Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na kolejną recenzję, a dzisiaj będzie to kolejny już na moim kanale świetny głośnik Bluetooth. Tym razem jest to model firmy Jabra, nazywa się Soulmate. Jest to taki pośredni model, ponieważ mam jeszcze mniejszy model w serii i model sporo większy, który naprawdę jest już potężny i też swoje kosztuje. Ten głośnik kosztuje jakieś 500 zł, za chwilkę Wam go dokładnie opiszę, opowiem o jego wadach i zaletach, a także posłuchacie sobie próbki muzyki z tego głośnika. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Tak więc oto Jabra Soulmate. Średni głośnik w serii, ponieważ mam jeszcze wersję mini, która jest tańsza i mniejsza, oraz wersję maxi, która jest większa, droższa i też bardziej potężna. Tutaj ten głośnik jest średnich wymiarów, ma jakieś 17 cm długości, 6,5 szerokości i około 7 wysokości. Waga to ponad 600 gram, tak więc jest całkiem masywny, ale to oczywiście dobrze o nim świadczy. Nie jest to jakiś plastikowy wytwór, tylko mamy naprawdę fajne, solidne materiały. Większość obudowy to jest guma, pozostała część to jest siateczka mesh. Porządna i wytrzymała. Jak widzicie, mamy też taki paseczek. Możemy go sobie w ten sposób przenieść lub gdzieś powiesić, jeśli chcemy. Mamy oczywiście tryb NFC, miejsce, do którego należy przyłożyć nasz telefon czy tablet. Mamy panel sterowania, głośniej, ciszej oraz odbieranie połączeń, bo ten głośnik ma także mikrofon. Można tym także sprawdzać stan baterii, zobaczycie to za chwilkę. Mamy fajny panel sterowania on, off oraz parowanie, ikonki informujące o trybie parowania oraz o stanie baterii, wejście na kabelek mini jack, czyli do połączenia bezpośredniego, oraz wejście na kabelek ładujący wewnętrzną baterię. Jeśli chodzi o tą baterię, to starcza średnio na 8 godzin słuchania muzyki przy takiej średniej głośności, do 10 godzin odbierania rozmów i ponad 900 godzin czuwania głośnika. Jest to oczywiście bateria typu litowo-jonowego i ładuje się około 2-3 godzin. Mikrofon mamy tutaj dookólny z filtrem szumów, dzięki czemu jeśli rozmawiamy przez ten głośnik, rozmówca słyszy nas całkiem dobrze i wyraźnie. Natomiast interesuje Was zapewne, co ten głośnik potrafi, jeśli chodzi o możliwości audio. Mamy tutaj trzy głośniki ze wzmacniaczem, dwa głośniki wysokotonowe oraz subwoofer. Myślę, że o, to będzie widać w ten sposób. Widzicie wyraźnie głośniki wysokotonowe, subwoofer, łączna moc grająca 9 W, więc jak na głośnik mobilny całkiem przyzwoicie. Przy okazji pasmo przenoszenia tego głośnika, co prawda nie jest podane, ale słyszalne pasmo jest naprawdę bardzo fajne. Mamy intensywne, soczyste basy, co sobie też będziecie mogli posłuchać w poglądowym teście dźwięku. Do tego mamy całkiem wyraźne środki i w miarę dobre wysokie częstotliwości, więc można tutaj posłuchać różnego rodzaju muzyki, ale najlepiej sprawdza się przy muzyce rozrywkowej, gdzie jest właśnie dużo basu, jakichś dynamicznych fragmentów oraz oczywiście w grach. W grach te efekty są po prostu rewelacyjne, to też będziecie mogli sobie za chwilę posłuchać. Natomiast jeszcze szybko przyjrzymy się po kolei tym wszystkim cechom. Ja Wam może pokażę od początku. Jeśli go wyłączymy, robi coś takiego. Jeśli go włączymy, to wydaje taki fajny dźwięk. Jeśli włączymy go w tryb parowania, tak pojawia się fajna muzyka i zachęcenie tego głośnika do połączenia go z telefonem. Soulmate is connected. A jeśli połączymy, to oczywiście też nas o tym poinformuje. Kolejna fajna funkcja to sprawdzanie poziomu baterii. Możemy sugerować się ikonką, która będzie migała na czerwono, jeśli bateria będzie słaba, ale możemy też sobie zrobić to w prosty sposób. Battery full. I wszystko wiemy. Wystarczy co jakiś czas nacisnąć sobie ten guziczek, battery full, żeby dowiedzieć się, czy bateria jest pełna, czy jest w połowie rozładowana, czy na przykład jest już słaba. Same te przyciski sterujące, jak widzicie, są duże, nie są za głośne, fajnie się je naciska i działają generalnie bardzo dobrze. Sam głośnik gra naprawdę głośno. I jeszcze jedna fajna rzecz, kabelek mini jack, który zawsze mamy przy sobie, są bardzo sprytnie ukryty. Przy okazji kabel, jak widzicie, jest też zabezpieczony oplotem, więc nic mu się nie stanie w terenie. Ciężko go będzie uszkodzić, tak więc podłączamy sobie druga końcówka do telefonu lub tabletu i możemy już działać przewodowo lub jak chcemy bezprzewodowo.
Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ Jabra Soulmate to głośnik, który potrafi odtwarzać dźwięk w standardzie Dolby. Ale żebyśmy mieli ten dźwięk w standardzie Dolby, należy zaopatrzyć się też w telefon z systemem iOS lub Android i ściągnąć specjalną aplikację Jabra Sound, która właśnie pozwala wydobyć z tego głośniczka programowo jeszcze więcej, ponieważ mamy wtedy ten kodek Dolby i dźwięk jest wtedy troszeczkę bardziej bogaty. Warto wiedzieć o jeszcze jednej fajnej rzeczy. W zestawie dostajemy taką oto torbę, która jest odporna na piasek oraz na deszcz. Czyli jeśli używamy Soulmate'a gdzieś na dworze i na przykład zacznie padać, to możemy go sobie zabezpieczyć taką torbą. Ona przepuszcza dźwięk bez problemu i słuchamy sobie dalej. No i cóż, moi drodzy, zbliżając się do podsumowania, Jabra Soulmate to naprawdę fajny głośnik, ponieważ jest dobrze wykonany, solidny, bardzo dobrze współpracuje z urządzeniami mobilnymi, no i przede wszystkim gra naprawdę nieźle. Dużą zaletą jest także certyfikat Dolby, gdzie poprzez odpowiednią aplikację możemy sobie jeszcze podnieść jakość dźwięku. Szczerze mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych głośników, jakie miałem okazję testować w ciągu ostatnich kilku miesięcy i szczerze mogę go polecić fanom tego typu akcesoriów bezprzewodowych. Za chwilę zapraszam Was jeszcze na ocenę końcową, a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie recenzji tego głośniczka i pozdrawiam Was, cześć!